No dobra, będziemy ruszać pomału. Będziemy pomału ruszać. Ale zimno, ja dziękuję. Zimno jak jasny pierut. No witam wszystkich, w środę jest godzina 7 rano, wyruszyłem właśnie z mojej rezydencji mazowieckiej w kierunku Warszawy. I tu taka ciekawostka, do Warszawy wujek G wyznaczył mi drogę przez Wyszogród. Przez Wyszogród, w Wyszogrodzie przejedziemy Wisłę i na bodajże Sochaczew albo Skierniewice i tam gdzieś w pobliżu bijemy się na A2. Dlaczego taką drogą, a nie dziesiątką prosto przez Płońsk? Dlatego, że na wjeździe do Warszawy na pewno są korki i on to uwzględnia, więc tę trasę, którą wyznaczył, uznaje za szybszą o 10 minut. No i tak się trzeba będzie streszczać mocno. Dlatego, że mamy mało czasu. Dojazd do Warszawy 2 godziny 17 minut w tenże sposób. Lubię ten mazowiecki świat o poranku, jest naprawdę piękny. Dopiero wstaje dzień, a my już w podróży. No i ten wyścig z czasem, nie? Dojazd na 9.17, więc wcale nie jest tak różowo. Jeżeli tam się coś stanie na autostradzie, nie daj Boże, i też będzie korek albo coś, no to będzie dramat. Odlot mam 10.45. A miało być z zapasem. No jest z zapasem, ale nie za dużym. No ale powiedzcie, że nie jest pięknie, a to słońce wychodzące po lewej, kurczę, no to jest coś wspaniałego. No i szlak trafił te objazdy. Droga jest fatalna. Już dawno tak słabą drogą nie jechałem. No ale trzeba się zmęczyć, trzeba się przemęczyć. Czas dojazdu na razie skrócił się o 2 minuty, więc jesteśmy na dobrej drodze. O, asfalt się poprawił. Yeah! Chyba będzie dobrze. Przynajmniej przez paręset metrów. No i kończy się droga przez mękę. Te dziury fatalne, bo już się obawiałem, że zawieszenie zgubię. Wjeżdżamy teraz na 50 na Sochaczew. Kierujemy się. No, minąłem Wyszogród. Nie idzie źle. Teraz będziemy przekraczać Wisłę tym właśnie mostem. No i jest godzina 8.30. Wjeżdżamy właśnie na A2 na węźle Wiskitki, miejscowość Starowiskitki. Także śmiesznie dosyć. No i teraz już autostradką. Miejmy nadzieję, że bez przygód. Do samej Warszawy. Amen. Tłok straszny na tej autostradzie. Jestem już na wysokości Pruszkowa. Jeszcze 27 km do celu. Jeszcze jakiś korek mnie czeka tu na zjeździe na S2. Także zobaczymy jeszcze, jak to będzie, ale no pora nie jest za ciekawa na wjazd do Warszawy, niestety. Od której strony by nie wjeżdżać, na korek się natrafi. Ale miejmy nadzieję, że mniejszy niż jakbym wjeżdżał od strony Łomianek. Tak jak miało być na początku. No i mamy koreczek, ale jakoś to idzie ładnie. O, tak, oprócz tego, że ktoś mi się wciska
No ale to niestety Warszawa, także trzeba uważać. Mieć oczy dookoła głowy, żeby się nie wcisnąć na coś. No dobra, i trujemy. Ostatni kwadrans. No i dobra. Czyli tutaj. No to gucio. To czekamy na samolot. Κυρίες και κύριοι, για την ασφάλειά σας, την άνεσή σας και προκειμένου να αναχωρήσουμε άμεσα, σας παρακαλούμε να τοποθετήσετε τις μεγάλες χειραποσκευές σας στα ντουλάπια. Το χώρο κάτω από το προστινό σας κάθισμα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μικρό. Καλώς ορίσατε στην Αθήνα. Σας παρακαλούμε να παραμείνετε στις θέσεις σας με τις ζώνες ασφαλείας δεμένες μέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη προσδεθείτε. Είμαστε στην Αθήνα. Τώρα 2 ώρες για πρεσιάτκα. Ladies and gentlemen, as we now approach the Athlon Airport for landing, please ensure that you carry on items and larger electronic devices are safely put away. Your seat back must be the upright position, your seatbelt fastened and your table folds away. All electronic devices must remain in flight mode or switched off until the aircraft has landed. So thank you for flying with us and wish you a pleasant afternoon. Goodbye and enjoy your stay. No i dobra, i jestem w Heraklionie, wychodzę z lotniska. I idę szukać auta mojego, które gdzieś tu powinno stać. Tylko... Okej. Czekaj, to chyba jest po drugiej stronie ulicy. Dobra. No dobra, znalazłem moje auto. To jest ono, Fordzik Fiesta, bardzo przyjemny. Gdzieś tu powinien mieć skracza małego. Ach, tutaj. Dobra, jest.
Rzeczywiście jest. Ale tak poza tym to jest ok. Dobra, muszę go dokładnie obejrzeć, bo żeby potem nie było, że coś ja spieprzyłem, nie? I muszę go w to samo miejsce potem przyprowadzić. Tu, gdzie jest Enterprise napisane. No wyszedłem się trochę przejść. Nie wiem, gdzie tu iść. Tu może pójdziemy. Cieplutko. Fajnie. Mogłem w ogóle kurtki nie brać, ale założyłem kurtkę tylko na podkoszulek. I tak jest ciepło. No i te zimowe buty. No to po prostu jest skandal. Zostawiłem to auto na parkingu, bo chcę się przejść. Tutaj ciężko się jeździ, no ale musiałem wypożyczyć auto, bo jutro się chcę przejechać poza miasto. No i co? No i elegancko. Takie, właśnie o to chodzi. O to właśnie chodzi. To dużo wrażeń jak na dzisiejszy dzień. Potrafił się bawić, nie? No i potrafią. Dobra, przejdziemy na drugą mańkę. No, miejsce jest piękne, egzotyczne. Trochę wieje, ale jest cały czas cieplutko. To jest piękne.